Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana, trochę nie mam głosu jak słychać, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i też chciałabym zrobić live'a dzisiaj, właśnie o godzinie chyba 16 się zaczyna Eurowizja, więc jeżeli chcecie to kończyć, zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że chcecie tego live'a, subskrybujcie mój kanał, no i też wbijajcie na Instagrama, bo tam na pewno przekażę informacje, czy będzie ten live, czy go nie będzie, w zależności od tego jak się będę czuła, a dzisiaj mam dla Was drugą część odcinka, w którym słuchamy sobie pozostałych kandydatów w Eurowizji Junior 2021. Na końcu pokażę Wam mój ostateczny ranking właśnie Eurowizji Junior 2021. Wy koniecznie dajcie mi też znać, jaki jest Wasz ranking w komentarzu, za kogo mocno dzisiaj trzymacie kciuki, a teraz przechodzimy już do pierwszej piosenki, czyli do Malty. Intrygująco się zaczyna, chciałam to powiedzieć, i że tak naprawdę jako jedyna na razie dotychczas piosenka właśnie zaczyna się tak dość ciekawie, więc tym bardziej jestem zafascynowana, co będzie dalej. We're floating high above the clouds. Past Jupiter we won't look down. It feels like magic. Levitate to a fly higher. Don't tell me it's not real, just 'cause we're young. Mam totalnie ciary. Naprawdę tego ja się nie spodziewałam, ale wow, po prostu jestem pod wrażeniem. Powiem Wam, że moim zdaniem jak ona zaśpiewa tak dobrze, to ma szansę na naprawdę wysokie miejsce i tutaj można powalczyć nawet o top 3. Takie jest moje zdanie o Malcie. Posłuchajmy teraz Portugalii. No radio plemenia fizm canto. Brinquei ao som dessas canções de amor que guardam a memória à minha avó. Eu sei que é muito cedo, eu sou um petit. Não... Tego typu piosenki to ja się na Eurowizji Junior nie spodziewałam. Ale zobaczmy, co jest dalej, bo trochę mnie mimo wszystko zafascynowała. No trzeba przyznać, że chłopak ładnie śpiewa, jednak nie jest to piosenka taka typowo eurowizyjna. No i z tego co widzę po wyświetleniach, po łapkach w górę, no też nie stała się ona zbyt popularna niestety, chociaż jest naprawdę piękna. No to nie będzie gdzieś wysoko moim zdaniem. Przejdźmy sobie teraz więc do Kazachstanu, a na sam koniec zostawimy Holandię. Dawastan, Schrakerlandaiber,
Ciekawe. Mam ciary, więc to dobry znak. Fajnie ten chłopak śpiewa. Myślę, że jak dobrze zaśpiewa, to gdzieś tam wywalczy wysokie miejsce. Jednak nie do końca jest to piosenka też taka na top 3. Wiecie, o co chodzi? To widać po prostu, czy ktoś jest tą gwiazdą, czy nią nie jest. Czy ta piosenka będzie hitem, czy po prostu nim nie będzie. No i tutaj gdzieś tam środek rankingu na pewno, ale daleko raczej od top 3 moim zdaniem. Zobaczmy zatem, jak prezentuje się Holandia. Want ik mis elk moment dat ik daar ben, een groot deel van wat ik ken. We are miles apart. Bardzo ładnie, przypomina mi trochę zeszłoroczną Maltę ta piosenka i ten teledysk. Fajne. Ciekawe, czy tam się rozkręci dalej. Ładnie, naprawdę ładnie. Jedna z fajniejszych piosenek, ale no niestety nie do końca takich, wiecie, eurowizyjnych, więc będzie dość wysoko, tak mi się wydaje, nad tymi wszystkimi piosenkami, które są zdecydowanie nie eurowizyjne, będzie właśnie ta piosenka. No ale też o top 3 ciężko mi stwierdzić, czy będzie ona mogła powalczyć. Raczej wydaje mi się, że nie. Więc teraz Wam przedstawię mój ostateczny ranking. Dajcie znać koniecznie, który z tych czterech krajów dzisiaj był najlepszy. No i kto Waszym zdaniem będzie zwycięzcą Eurowizji Junior 2021. A teraz żegnam się już z Wami. Pamiętajcie, że na Instagramie dam znać, czy będzie live, czy go nie będzie. I widzimy się wkrótce w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa!